Hej, witam was, z tej strony Nagrel, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. A chciałbym wam dzisiaj w tym odcinku pokazać, jak szybko i w miarę sprawnie rozprawić się z panią królową Endriag. Ogólnie rzecz biorąc, quest zaczynamy na tablicy ogłoszeń we Flotsam. Co by tu jeszcze powiedzieć? Mamy dwa sposoby, żeby dojść, jak wywabić panią królową. Kurczę, nie mogę podnieść. Nie mogę podnieść truchła. Dobra, jest. Czy coś tutaj jeszcze jest dla nas? Nie ma. Okej. Sprawa wygląda tak. Albo czytamy różne książki na temat Endriag i dowiadujemy się co i jak, albo metodą walki z przeciwnikami, czyli z Endriagami, dowiadujemy się, że to stworzenie możemy wyciągnąć z ukrycia poprzez zniszczenie kokonów. Fajnie jest wypić jakieś kurcze eliksirki. Ja wypiłem wilk puszczyk i jaskółkę, plus do tego miałem kartacza, jak widzieliście, zjechałem jej nieco życia. Najlepiej jest kajtować ją z tego powodu, że no, przeciwnik jest naprawdę, ale to bardzo mocny. Jednym uderzeniem w sumie może nas zniszczyć. Wiem, że żargonem trochę MMO mówię do was, ale naprawdę i to jest najlepszy sposób. Jak widzieliście, jakiś tutaj atak od boku, jak blokuje, to też jakiś tam odskok czy coś w tym stylu, i wtedy dalej lecimy z panią. Aj, ty małpo jedna. Dobra, uciekamy. Niech nam się. Ta małpa jedna. Aj, jajajajaj, prawie. Dobra, rozpędziła się. Mamy chwilę czasu. No. Padła. Wspaniale. No i tak właśnie foto, ten szybki, bardzo szybki sposób moim zdaniem można tutaj panią zaskoczyć i rozwalić. Tak? Okej. Co by jeszcze tutaj wam pokazać? No, no nic, no teraz możemy odebrać po prostu nagrodę od pana Ludwiga. Jeszcze jakaś Endraga, no to ją wybijmy na ryż szybko. Walka prezentuje się bardzo fajnie. Czemu tak ciężko w sumie jest ją ubić samym mieczem? No, nie gramy na poziomie łatwym, tak? Dzięki za wszystkie lajki, komentarze. Te negatywne też, bo to mnie motywuje, aby poprawić się w tym rzemiośle. Trzymajcie się. Hej.